Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Ja się nazywam Dorota Gacek. Jestem dziennikarką programu Drugiego Polskiego Radia i bardzo się cieszę, że możemy się tutaj dzisiaj w Państwowym Instytucie Wydawniczym spotkać, żeby porozmawiać o nowym przekładzie tomu opowiadań Alberta Camusa Wygnanie i Królestwo. Witam wszystkich gości tutaj zebranych, którzy mimo niezbyt sprzyjającej aury deszczu ze śniegiem padającego w Warszawie dotarli na to spotkanie poświęcone Camusowi. Witam także tych wszystkich, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych mogą nas oglądać i słuchać. Są z nami tłumaczka tego nowego przekładu Wygnania i Królestwa Alberta Camusa, Anna Wasilewska. Witam Panią bardzo serdecznie. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Tłumaczka, romanistka, tłumaczka literatury włoskiej i francuskiej, Itala Calvina, Alberta Moravi, Umberta Eco, a z francuskiego Raymonda Queneau, Maurice'a Blanchota, Jacques'a Derrida, Jeana Genetta, czy właśnie Alberta Camusa, nie tylko Wygnania i Królestwa, także Upadku w nowym przekładzie. Nie tak dawno ten tom się ukazał. Drugi nasz gość to dr Maciej Kałuża, filozof i kulturoznawca. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Autor książek Buntownik, Ewolucja i Kryzys w twórczości Alberta Camusa oraz Elementy filozofii absurdu w dramaturgii Alberta Camusa, także założyciel Polskiego Stowarzyszenia Alberta Camusa, sekretarz Rady Naukowej Journal of Camus Studies. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. I też wielki fan Alberta Camus przede wszystkim, to chyba najważniejsze. Wygnanie i Królestwo to tom opowiadań, który ukazał się we Francji w marcu 1957 roku. Tu leży przede mną pierwsze polskie wydanie w przekładzie Joanny Guze. Proszę sobie wyobrazić, że ukazało się rok później, czyli w roku 1958, więc bardzo szybko tuż po tym francuskim pierwszym wydaniu. Leżą tutaj też przede mną właśnie inne książki, czyli Upadek Alberta Camusa w tłumaczeniu Anny Wasilewskiej i wydana przez PIF biografia tego pisarza Virgil Tanase, czyli rumuński pisarz, reżyser teatralny, który mieszka we Francji, jest autorem tej biografii. Te książki wszystkie, także to pierwsze wydanie, ukazało się w Państwowym Instytucie Wydawniczym, więc rzeczywiście jesteśmy w takim domu wydawniczym, w którym Camus ma tutaj takie swoje szczególne miejsce, prawda? Tak myślę, że Państwowy Instytut Wydawniczy, co poświadcza to pierwsze wydanie, jest świetnym miejscem, żeby te nowe przekłady Camusa publikować. Ja, zanim zaczniemy o Wygnaniu i Królestwie rozmawiać, to przytoczę taki fragment listu Alberta Camusa do René Chara, jego przyjaciela, który znaleźć możemy w tej biografii Virgila Tanase. W lipcu 1956 roku Albert Camus pisze do René Chara: im więcej tworzę, tym mniej jestem pewien. Na ścieżce, którą kroczy artysta, gęstnieje mrok. W końcu umiera ślepy. Moją jedyną wiarą jest to, że jest w nim światło, gdzieś w środku niego. I choć on nie może go zobaczyć, ono świeci. Ja myślę, że to bardzo znaczące dla Camusa, dlatego też momentu, w którym powstaje Wygnanie i Królestwo, czyli ostatnia wydania za jego życia książka. Myślę, że o tym świetle mroku, o tym, że gęstnieje mrok i gdzie jest to światło, będziemy rozmawiać. Ale na początek chcę oczywiście zapytać o ten tom opowiadań, bo planował także Albert Camus włączyć do tego zbioru opowiadań Upadek. Prawda? Mniej więcej w tym samym czasie te teksty powstają. On Upadek publikuje w marcu, ukazuje się u Gallimarda rok wcześniej w marcu. Dlaczego Upadek nie? Co wiemy o tym, jak ten tom Wygnanie Królestwo jest skomponowany? Dlaczego Upadek by, rozsadził tę książkę? Może by... żeby rozsadził tę książkę. On był jakoś świadomy tego, że to jest zupełnie inna
inna estetyka i jednak rzecz absolutnie osobna w tym tomie. Natomiast książki nie zawsze są wydawane w tym samym czasie, w którym powstają, bo Wygnanie i Królestwo było pisane w latach 53-55, a wydane w 57 roku, z tym, że Upadek ukazał się w 56 roku. Natomiast to prawda, że to jest ostatnia wydana Za życia, ale proza, ponieważ potem wydał jeszcze proza wydana chyba w marcu, a w październiku dostał Nobla w 57 roku. Natomiast to jest proza ostatnia, ale ukazały się jeszcze Rozważania o gilotynie i okazały się Aktuele, czyli te kroniki z Algieru, ale rzeczywiście proza to jest jego ostatnia proza i jest oceniana jako taka faza przejściowa pomiędzy takimi cyklami, które są nazywane cykl absurdu, czyli mamy Obcego, mit Syzyfa, a potem druga faza to są bunt przeciwko absurdowi, czyli mamy Dżumę i Człowieka zbuntowanego. Ja tutaj nie cytuję żadnych jego dramatów. Natomiast to miał być trzeci etap, rozpoczęty nieukończonym pierwszym człowiekiem, a ten pierwszy człowiek został rozpoczęty właśnie w 1953 roku, czyli on to równolegle pisał, a jak wiadomo, pisał to bardzo długo i to był nieukończony maszynopis, który znaleziono w rozbitym samochodzie, w którym, jak wiemy, Kamil zginął. I ten etap, no to już był wyłącznie, to była wyraźnie taki autobiograficzno-wspomnieniowy dryf w stronę też, nazwijmy to, no, liryzmu, czego, co już się pojawia w Wygnaniu i Królestwie, ale rzeczywiście te opowiadania też są bardzo, ja lubię te opowiadania, ale one też no, uderzają w różne klawisze i właściwie tylko jedno jest takie bardzo drapieżne i okrutne, to jest to drugie o renegacie. No, natomiast ja tylko jeszcze powiem, żeby nie zabierać za dużo czasu, że grudniowa podróż w 1952 roku na południe Algierii stała się inspiracją do tych opowiadań i cztery z opowiadań są osadzone w scenerii Algierii na pustkowiach czy pustyniach czy płaskowyżach. Jeden u ujścia rzeki przy mieście Iguape w Brazylii, a tylko jeden w Paryżu. Właściwie wszystko się odbywa przy drzwiach zamkniętych. To pierwsze opowiadanie szczególne, szczególnie Niewierne żony, prawda? Widzimy jakby echa tego, tej wędrówki Kamisa po pustyni. Tam czytałam, że to 500 kilometrów na południe od Algieru, od stolicy. I właśnie no, to było rzeczywiście takie uderzenie pustki, tak chyba można powiedzieć. I echa tego opisu, tego jak to się mogło dokonywać. Tu jest ta główna postać, ta niewierna żona, Żanin, jakby ona tego doświadcza. A jak filozof patrzy na te, na te opowiadania z Wygnania i Królestwa? Bo no, to są takie wygnanie szczególnie, taki bardzo wydaje się dla Kamisa ważny termin. Zresztą to pojęcie wygnania kilka razy tutaj, to słowo właśnie się pojawia, jest bardzo ważne. No i królestwo też. No właśnie, mamy dwa motywy, dookoła których Kamil chce próbować bardzo lirycznie. Mamy taką dużą zmianę. Każdy, kto czytał Obcego i sięgnie po Wygnanie i Królestwo, myślę, że zauważy no, diametralną zmianę stylu. Ale też między tymi opowiadaniami czy tymi nowelkami ten styl także się bardzo intensywnie zmienia. Więc wielkie wyzwanie dla tłumacza. Upadek też zupełnie tak, inna tak, stylistyka. Każda książka, każda z nich jest pisana z innej perspektywy, w innym stylu. To są, można powiedzieć, pewne wprawki też dla niego, prawda? Żeby odnaleźć swój głos. Natomiast dlaczego Wygnanie? Możemy
sięgnąć trochę wstecz i powiedzieć 51, 52 rok, zaczyna się wygnanie Kami we Francji. Krytyka stalinizmu, krytyka komunizmu, wydanie człowieka zbuntowanego, kłótnia z Jeansonem, kłótnia z Sartrem, kłótnia z prawicą, kłótnia z lewicą komunistyczną, z częścią lewicy niekomunistycznej. W zasadzie wszyscy wygnali Kami. Kami się skończył wedle takiej popularnej opinii tamtego czasu. Kami się skończył, Kami nie stracił już swój polot. Człowiek zbuntowany dostaje złe recenzje. I on się czuje odosobniony, on się czuje wygnany do pewnego stopnia. Potem pojawia się też kryzys w jego życiu rodzinnym, wywołany no, nie najlepszymi relacjami, jakie panują w małżeństwie. I chorobą żony, która tak. To nie jest depresja, to jest coś tak. O wiele poważniejszego i nawet próba samobójcza tam tak, wchodzi próba w grę. Samobójcza. Transin, w tak, Kami. Więc te wszystkie wątki moim zdaniem splatają się w próby znalezienia pewnego kontekstu do zrozumienia tego wygnania. Aczkolwiek nie chcę tutaj powiedzieć, że mamy klucz, otwieramy sobie drzwiczki i wszystko wiemy, nie wiemy, ale i ta dedykacja Wygnania i Królestwa, właśnie poświęcona żonie i te rysy personalne, które są w upadku, świadczą o tym, że Kami zaczyna coś, od czego do tej pory raczej czego się wystrzegał, czyli właśnie ten rys autobiograficzny do pewnego stopnia, nie całkowicie autobiograficzny, ale czerpie też ze swojej historii, żeby zastanowić się, skąd się wzięło to wygnanie no i gdzie mogłoby być to królestwo i próbuje tymi bohaterami szukać tego królestwa, tych rozwiązań, tego przepędzenia czy wypędzenia, prawda? Znaczy rysów autobiograficznych nie było też w upadku. No, wiemy, bo jest taki rym wewnętrzny między sytuacją w upadku, a ostatnim opowiadaniem Renegat. Nie renegat, tylko to jest kamień, który rośnie, bo obaj bohaterowie wspominają, no w upadku wiadomo, narrator, który prowadzi ten monolog, osnuwa całą swoją historię wokół tego wypadku, w którym ginie młoda kobieta, skacząc z mostu nad Sekwaną, a on jej nie próbuje nawet uratować. I w tym ostatnim opowiadaniu też pojawia się taki wątek, niedopowiedziany całkowicie, w którym ten inżynier, który przyjeżdża do Brazylii, do miasta Iguape, żeby wybudować tamę, która zapobiegnie powodziom i zalaniom miasta. I też właściwie nie wiemy, dlaczego on uciekł z Europy, ale on wyraźnie uciekł z Europy, ale pojawia się też taki obraz. Kobieta, krzyk, most, woda. Czyli tutaj jest takie nie wiadomo właściwie, czy Kami sam nie przeżył takiej sytuacji, bo tego nie wiemy. Takich wątków autobiograficznych trochę jest. W Jonasie na przykład, czyli artysta przy pracy, trzeba przyznać, że to jest opowiadanie, które najmniej lubię z tego tomu, które się właśnie rozgrywa przy drzwiach zamkniętych. I tutaj też jest bardzo nawiązanie ścisłe do własnej sytuacji, bo tutaj mamy wprawdzie do czynienia z artystą malarzem, który odnosi wielki sukces, ale ten sukces go niszczy. Bo najpierw jest wychwalany, a potem jest potępiany. Nie dają mu spokoju, prawda? Ciągle ktoś mu zawraca głowę i pojawia się też takie zdanie, no, które bardzo pasuje do upadku, że oni oceniają po to, żeby potępić. Że oni sami się oskarżają po to, żeby potępić innych. Natomiast każda z tych postaci jest postawiona w dwuznacznej sytuacji i musi wybierać. Każda z tych sytuacji, każda z nich musi coś wybrać. Prawda? Jest tutaj ta niewierna żona, która wcale nie jest niewierna, tylko jedzie ze swoim mężem, chłopcem bławatnym na południe Algierii po to, żeby on mógł sprzedać tkaniny, ponieważ czasy są ciężkie i już interesy idą źle, ale czuje taką
obcość i w stosunku do tych ludzi, którzy ich otaczają w autobusie, którym jadę, w autobusie pełnym rdzennej ludności arabskiej, oraz obcość w stosunku do męża, którym właściwie łączy ich nie tyle miłość, ile lęk przed samotnością, jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, ale właściwie nie ma tam żadnej więzi. No i ona dopiero nocą, kiedy wymyka się z pokoju, przeżywa katarzis w poczuciu zespolenia z pustynią. To jest ta zdradziecka noc. To jest ta zdradziecka i to na tym polega ta jej zdrada, ale to odkrycie takiego poczucia zespolenia z tą pustynią pozwala jej się pogodzić z samym sobą. Potem mamy Renegata, właśnie to straszliwie okrutne opowiadanie, ale tu też jest łącznik z upadkiem, bo to jest jedyne opowiadanie, które jest pisane w formie monologu. To jest monolog. Monolog księdza, który chciał ewangelizować mieszkańców takiego pustynnego, straszliwego miasta, białego miasta wykutego w soli, ale zostaje uwięziony i torturowany przez miejscowych wyznawców własnej religii. Przechodzi metamorfozę i wychwala swoich nowych panów i swoich katów. Zaczaja się na nowego misjonarza i go zabija. Ale też musi wybrać. Jest też zakład bednarski, i który jego pracownicy ogłosili strajk. I jeden z tych postać główna tego opowiadania jest rozdarta pomiędzy poczuciem solidarności ze strajkującymi, a współczuciem wobec dramatu chlebodawcy, który być może właśnie stracił małą córkę. No i znowu opowiadanie, którym jest bardzo mocno zaznaczona też autobiograficzny rys, to jest gość lub gospodarz. Dari, który jest nauczycielem gdzieś na kompletnym pustkowiu, nauczycielem w szkole, w której mieszka, ma przekazać władzom arabskiego więźnia, który zasztyletował swojego szwagra. Ale spędza z nim noc i pozwala więźniowi wybrać, pokazując mu z jednej strony drogę do miasta, gdzie czeka więzienie, i drogę na pustynię, gdzie na pewno znajdzie schronienie wśród nomadów. No ale ponieważ jest taka sytuacja, kiedy ten więzień chce coś do niego powiedzieć, a Dari macha ręką i go zostawia na tym pustkowiu, wraca do siebie i widzi napis grożący zemstą. Wydałeś naszego brata, teraz będzie zemsta. Czyli nie został zrozumiany. I tu jest wyraźnie Camus mówi o sobie, bo przecież to właśnie on był atakowany przez obie strony. Czyli wyraźne nawiązanie do własnej sytuacji. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, że dwa tytuły są dwuznaczne. I właściwie tej dwuznaczności się nie da w żaden sposób uratować. Mianowicie Lot to jest zarówno gość, jak i gospodarz. No tutaj trzeba wybrać, bo ważny jest i gospodarz, i gość. No tu nie ma takiego słowa w polszczyźnie, które by uniosło taką dwuznaczność. Drugie to jest kamień, który rośnie. To jest la pierre qui pousse. Bo on nie tylko rośnie, ale on uciska. Popycha. Tutaj jest inżynier właśnie, który przybywa wybudować tamę. Bierze udział w obrzędach rdzennej ludności, całkowicie jakoś nie wsympatyzuje z notablami, którzy go podejmują.
I kiedy kucharz, którym się zaprzyjaźnia, w ramach złożonej obietnicy niesie ogromny 50-kilogramowy kamień na głowie i niesie go do kościoła, żeby złożyć ofiarę, ten kamień mu się zsuwa z głowy i Dehast, czyli inżynier, bierze na siebie, który jest potężny, wielki, niesie ten kamień, ale skręca do chat, nie do drogą idzie do kościoła, tylko skręca do tych chat i oddaje kamień mieszkańcom, tak jak Prometeusz, który sprzeciwiając się bogom, przynosi ogień ludzkości. Pani Anna Waślewska mówiła tutaj o tych, jak zawsze, kłopotach tłumaczy, jeśli chodzi o wieloznaczność w języku oryginału. U nas jeszcze jedno słowo, które trudno właśnie w polszczyźnie jakby zaznaczyć, to jak to przełożyć. Mi chodzi o to słowo, które ten Jonas maluje na tym białym jakby płótnie, bo tam jest solitaire albo solidaire, czyli albo samotność, albo solidarność. Bardzo ważne oba te pojęcia także dla Camisa, tak jak wygnanie i królestwo. Zresztą wiemy, że Katrin Camis, czyli córka Camisa, która przygotowała taki wspaniały album, też mamy go w Polsce, z fotografiami, z wyimkami, z tekstów Camisa, też z ludzi, którzy go znali, takimi wspomnieniami, nazwała Solidarny i Samotny właśnie ten piękny album. Tutaj Joanna Buse zostawia to, te francuskie dwa słowa, że właśnie solitaire i solidaire. Anna Wasilewska tłumaczy słowo, które dało się odcyfrować, choć nie wiadomo, czy należało je czytać samotnik czy społecznik. Ja myślę, że to opowiadanie, którego pani Anna Wasilewska nie lubi za bardzo, ale jest bardzo też ważne. Właśnie takie chyba może najbardziej autobiograficzne jakoś wprost, chociaż tu jest nie pisarz, tylko malarz, ale ta sytuacja takiego jakby uwięzienia w tym, co wyboru między tym, co jest samotnością artysty, a co jest solidarnością z ludźmi, którzy czasami są natarczywi, ale Camis się nigdy nie mógł wyzbyć tego poczucia solidarności. Ja tylko bym chciała zrobić mały przypis, ponieważ ja zawdzięczam to rozwiązanie Piotrowi Pazińskiemu, który redagował ten przekład. I ponieważ jest tutaj ta gra solitaire, solidaire, której nie sposób po polsku w żaden sposób uratować, a wiadomo, że to i samotność, i solidarność jest bardzo ważna, to on wymyślił samotnik, społecznik, że przynajmniej końcówka była zachowana. Piotr Paziński jest tutaj z nami, się przysłuchuje. To pytam właśnie o to rozdarcie między samotnością i solidarnością i o to, jak Kami... Właśnie to jest też przyczyna jego udręki chyba. Tak, ale to też jest tak, że ona w kontekście nawiązuje do pewnych oskarżeń, prawda? Kiedy Kami wydaje się, że on jest solidarny, że on jest społecznikiem, to ludzie francuskiej lewicy oskarżają go o to, że nie, Sartre pisze do niego w 1952 roku, że ty nie jesteś wcale z nimi, ty nie jesteś z proletariatem, ty nie jesteś z robotnikami, ty się stawiasz przed nimi, bo tam się czujesz dobrze na piedestale po to, żeby siebie poczuć lepiej. Jego to bardzo dotknęło, ale dało mu to też do myślenia, więc ja myślę, że czytamy odrobioną lekcję po krytyce kogoś, kto przemyślał to wszystko i opisuje swoje rozdarcie i swoją niejednoznaczność. I to jest genialne. To jest pisarz, który nie daje nam już recept, jak żyć. To nie jest duet Rie i Taru z Dżumy, którzy zawsze wiedzą, co mają zrobić w każdej sytuacji. Tylko on opisuje dylematy człowieka. Dylemat Daru to jest dylemat Camus, prawda? Każda strona ciągnie go w swoją stronę. A on chce zostać na ziemi niczyjej i zgodnie ze swoim sumieniem postępować, co kończy się całkowitym niezrozumieniem. W 1956 roku Camus jedzie do Algierii, próbuje apelować o pokój dla dwóch stron, tak żeby żadna ze stron nie celowała w cywilów w trakcie tej wojny.
No i ta jego akcja, ten apel kończy się no, niepowodzeniem, nie dochodzi do żadnych... I też te groźby śmierci, prawda? Tak, i groźbami śmierci. On dostaje. Tak. Więc to jest pisarz, który no, dużo przeżył, ale konsekwentnie stara się wyrazić siebie i ten Jonas też jest takim właśnie malarzem, który chce pokazać, że niektóre rzeczy nie są jednoznaczne i ewidentne. Kafrinka mi kiedyś powiedziała w takich swoich wyznaniach, że jej tata chciał kiedyś, powiedział, że nie może się dołączyć do żadnej partii politycznej, ponieważ nigdzie nie może znaleźć partii ludzi wątpiących, prawda, niepewnych swoich konsekwencji, ludzi, którzy mają rozterki. To są ludzie, którzy mają rozterki po prostu. On pisze o ludziach, którzy mają rozterki, którzy nie wiedzą, co zrobić ze sobą dalej, no bo i tutaj ten kontekst się pojawia. Kamil zaczyna coraz bardziej podejrzewać, że lewica francuska i egzystencjalizm mają nowe bóstwo, nowy absolut. To jest historia, która wyjaśni wszystko. I ta historia pisana przez duże H według Kamila staje się niebezpieczna i chciałby, żeby punktem odniesienia było coś innego. I jak podejrzewamy, czytając jeszcze wcześniej Człowieka zbuntowanego, to jest po prostu natura ludzka. Tam jest źródło, z którego powinniśmy czerpać siłę i wartości. On gdzieś też pisze, zapamiętałam takie zdanie, że artysta, twórca nie może być solidarny z tymi, którzy tworzą historię, tylko z tymi, którzy jej doświadczają. Prawda. Zresztą odpowiedzi Jonasa mocniejsze pojawiają się w jego referacie ze Sztokholmu, prawda? Jaka jest rola artysty? Artysta nie może nigdy stać z boku, ale nie może być też zaangażowanym politykiem, więc znowu jego rola jest gdzieś między tymi dwoma strefami. I on zawsze stara się być między tymi dwoma strefami, słuchać ludzi, pomagać ludziom, ale też tworzyć w pewnej izolacji w stosunku do ludzi, w pewnym dystansie, który umożliwia człowiekowi opisanie kogoś innego. No właśnie, a ta sytuacja Jonasa, czyli jakiegoś alter ego Kamisa, jako artysty, jako człowieka, który no właśnie przeżywa jakiś kryzys twórczy, bo to jest ewidentne też w tym opowiadaniu. No, on w tym czasie w różnych listach też pisze do przyjaciół, ja już nie umiem pisać. Wiemy, że chyba, żeby mu pomóc, Jean Grenier mu przysyła taki pulpit, żeby mógł pisać na stojące, że może mu to coś ułatwi. Oczywiście to nie jest żadne wyjście. No wiemy, że w tym takim trudnym, no w jakimś sensie trudnym dla niego czasie, to jest marzec 57 rok Wygnanie i Królestwo jest opublikowane, no i katastrofa noblowska. Rzeczywiście dla Kamisa katastrofa, październik tego samego roku. No i no, bardzo wiele osób przyjmuje to, no po prostu nie może uwierzyć, że jak mówią, jak piszą, że Nobla dostaje pisarz, który się skończył. No takie było, taki werdykt zapadł właśnie od Sartra, który przecież była napięta linia nie tylko rywalizacji, ale i wzajemnej niechęci. Zresztą to zabawne ze strony Sartra, że akurat wypominał Kamisowi właśnie to niesolidaryzowanie się z robotnikami, tak jak gdyby on, który usprawiedliwał wszystkie zbrodnie stalinowskie, solidaryzował się i w ogóle kiedykolwiek rozmawiał z robotnikami, więc to jest dosyć zabawne. Natomiast co do Jonasa, no to jeszcze można powiedzieć o tym opowiadaniu, które lubię najmniej, ale trzeba mu oddać sprawiedliwość, że to jest jedyne opowiadanie, w którym się pojawia ironia. Może nie sarkazm, nie kąśliwość taka jak w Upadku, ale jest jednak ironia. Jest ironia w opisie tego przemarszu najpierw czołobitnych krytyków przez jego mieszkanie, które przestaje być w ogóle mieszkaniem do życia czy do tworzenia, tylko jest takim przechodnim pokojem, w którym tłum się kłębi od rana do wieczora. Nie pozwala, każdy czegoś od niego chce. Każdy czegoś załatwił, od niego chce. Pomógł, więc tu i potem te jego ucieczki w miasto i nadużywanie nie tylko alkoholu, ale i przygodnych miłostek, no to też jest Kamil przecież. Nie wiem, czy on nadużywał alkoholu, ale na pewno nie stronił od romansów. Natomiast tutaj no wyraźnie jest, może
dopiero w Pierwszym Człowieku pokusił się o taką prawdziwą autobiografię, ale są rysy autobiograficzne no niemal w każdym z tych opowiadań. Tak, to prawda. Może poza... Może poza Renegatem. Może. Gdzie jednak, przynajmniej jeśli popatrzymy na Renegata z perspektywy wyjaśnienia, to tak tylko podam jeszcze taką, że historyjkę. Camus dzielił się ze wszystkim, co napisał, z Jeanem Grenier, nauczycielem. Grenier mu odpisał, że bardzo mu się podobają te nowele, ale kompletnie nie rozumie, o co chodzi z tym Renegatem. I gdyby mu Camus nie wyjaśnił kontekstu powstania tej nowelki Renegat, to on by w ogóle nie zrozumiał, o co tam chodzi. A właśnie kluczem, który Camus podrzucił Grenierowi do zrozumienia tej historii, są właśnie intelektualiści lewicy francuskiej, prawda? Czyli ludzie, którzy chcieli zmieniać świat w imię postępu, w imię rozwoju, w imię solidarności, po czym stają się niewolnikami jakiejś bardzo dziwnej, groźnej i złowieszczej tyranii, fanatykami wręcz, prawda? Tu jeszcze możemy mrugnąć okiem i powiedzieć, że jedną z inspiracji, i to wiemy już z korespondencji Camus do stworzenia tego zmąconego umysłu Renegata, tego bohatera tego opowiadania, jest Czesław Miłosz i zniewolony umysł z kolei, prawda? I tak ciekawe nawiązanie. Skąd właśnie taki atak, przynajmniej ze strony niektórych, na wiadomość o przyznaniu Nobla Camusowi? No niekiedy bardzo to jest okrutne, że tam filozof dla maturzystów się pojawiają takie określenia, że właśnie się skończył. To Sartre, nie wiem czy przy tej okazji, ale wcześniej nazywa go algierskim ulicznikiem i mówi, tak, że nie pisze powieści na, powinien pisać powieści na swoją miarę, czyli no parę stopni niżej, a nie rzucać się na takie filozoficzne jakby ujęcie, a nie brać się za całą ludzkość. Ktoś pisze, nagroda wieńczy dzieło zakończone. Wiemy, że Camus wtedy, kiedy otrzymuje tę wiadomość o przyznaniu mu Nagrody Nobla, to mówi, że to Malraux powinien dostać. No ja też słyszałam taką historię, że no on jest właśnie przerażony tym Noblem. Powie pewno, z czym to się wiąże. No, jak mówiliśmy, ma takie momenty, to jest taki bardzo trudny okres w jego życiu, że on podobno wtedy jakby schował się przed całym światem czy przed całym Paryżem w mieszkaniu matki Simone Weil, bardzo ważnej dla niego postaci. No więc siła propagandy jest straszna dzisiaj, prawda? Wiemy, jak szybko propaganda i postprawda mogą zmienić obraz rzeczywistości. Natomiast w 1957 roku ta propaganda działała ze wszystkich stron i była dosyć intensywna, więc prawica oskarżała Camus o lewicowość, lewica oskarżała Camus o prawicowość. Wszystkim nie podobało się jego stanowisko dotyczące Algierii. Dżuma, która była ciepło przyjęta jako książka, nagle stała się książką złą po recenzjach Sartra i Johnsona, że to taka moralność Czerwonego Krzyża, prawda? Więc jakby do tego wszystkiego jest też tak, że we Francji w wczesnych latach 50. idea socjalizmu, komunizmu, progresji w Związku Radzieckim wydaje się jakąś szansą i nadzieją. No i każdy człowiek, który przestaje w to wierzyć, Raymond Aron w Opium intelektualistów, Czesław Miłosz w Zniewolonym umyśle, wcześniej Kestler, czy Camus w Człowieku zbuntowanym, no stają się po prostu niewygodni dla takiej mainstreamowej wizji świata, w której tam się dzieje prawdziwa rewolucja. Więc mamy taki polityczny kontekst tego, no i mamy też kontekst rywalizacji po prostu pisarzy. No, środowisko francuskie zawsze będzie miało swoich faworytów. W XXI wieku, jak ktoś dostanie Nagrodę Nobla, to też zawsze wyliczamy, kto powinien dostać tą Nagrodę Nobla zamiast tego, kto dostał tą Nagrodę Nobla, więc tak samo działo się w tym przypadku. Do tego jeszcze ostatni taki czynnik,
Trzeba pamiętać, że to był 1957 rok. Kamil urodził się w 1913. No więc wydawało się młodzieniaszek. To bardzo zaskakującą decyzją Komitetu Noblowskiego, że tak młody pisarz zostaje uhonorowany taką nagrodą, która najczęściej miała być takim docenieniem całości dorobku artysty. No tak, rzeczywiście Sartre o Camusie mówił, to taki mały ulicznik z Algieru, który zrobił tyle co nic, ale po jego śmierci napisał, że należy do długiego łańcucha francuskich wspaniałych pisarzy i wpisuje się w tę tradycję moralistów, którzy pisali, którzy reprezentują to, co w literaturze francuskiej jest najbardziej oryginalne. Ale jeszcze po 1956 roku, kiedy wybucha później wojna w Algierii, to znowu obaj panowie znajdują się w opozycji, ponieważ Sartre jest zwolennikiem całkowitej niepodległości Algierii, a Camus opowiada się za federacją. On sobie nie wyobraża Algierii bez Francuzów. To zresztą widać w tym opowiadaniu, które się rozgrywa na Płaskowyżu, Gość, w którymś momencie też jest ten, wkłada w usta temu nauczycielowi. Ta ziemia jest niegościnna, bardzo trudno się tutaj żyje, ale to jest mój kraj, ja się tu urodziłem, ja nigdzie się nie czuję u siebie, a tu jestem u siebie. Więc on był bardzo rozdarty między właśnie taką... uważał, że uda się federacja w Algierii, że uda się pogodzić obie strony, żeby w jakiś pokojowy sposób ze sobą współistniały na tej ziemi, na tym obszarze, ale okazało się, że to było absolutnie niemożliwe. Jeszcze można dodać, że za Camus ciągnie się pewna konsekwencja i pewien upór, który zaczął się już w latach 30. To znaczy Camus kwestię zrównania praw mieszkańców rdzennych Algierii podejmuje jeszcze jako młody komunista i w zasadzie występuje z partii komunistycznej w latach 30. ze względu na to, że partia komunistyczna przestaje się interesować tym wątkiem, czyli właśnie walką o wyrównanie praw ze względu na inny kontekst. Także tutaj on też zaznacza i to dosyć często mówi i wspomina i pisze to we wstępie do Kronik Algierskich z 1958 roku, że on nigdy nie był myślicielem kolonialnym, który miał tutaj na myśli takie kolonialne eksploatowanie ludności i Algierii jako takiego miejsca zdobywania dla Francji zasobów. Chciał, naprawdę chciał i wierzył w to, że możliwa jest koegzystencja między tymi mieszkańcami a Francuzami. Rozmawiamy tu o Camusie, no, człowieku politycznym w jakimś sensie, uwikłanym w różne problemy społeczne, polityczne swojego czasu, o Camusie w środowisku intelektualnym, artystycznym Paryża. Ale te opowiadania, może szczególnie to pierwsze, pokazują go też jako człowieka śródziemnomorza, może człowieka pustyni. To się wcale nie wyklucza, bo wśród takich swoich ulubionych słów kiedyś, kiedy go zapytano o te ulubione słowa, to wymienił matka mniej więcej. Matka, słowo matka, słowo morze i słowo pustynia. I w tym albumie, na którym ja wspomniałam, przygotowanym przez Katrin Camus, są też takie jego przepiękne cytaty z takiego albumu, który się nazywał Żyjąca pustynia. To chyba do filmu Disneya taki się ukazał album właśnie z wizerunkami pustyni i on tam napisał swój tekst, w którym mniej więcej, między innymi napisał takie słowa. W bezpiecznych warunkach umysł gaśnie, w niedostatku się rozwija. Na tych dziwnych ziemiach życie czerpie nieoczekiwaną szlachetność z zagrożenia
i wyrzeczenia. Anna Wasilewska mówiła o tym, że właściwie pewien etap w twórczości Kamisa, tym tomem Wygnanie Królestwa, jakby się zamyka, on szuka nowego języka. No i wraca właśnie do źródeł, wraca do matki. Ale zaraz, muszę się wtrącić, bo akurat matka i morze po francusku są homonimem. Jest la mer i mer. Wystarczy inaczej napisać, ale mamy matkę i morze. Jeżeli powiemy to po polsku, to właściwie dlaczego matka i morze? A tu jest mer i mer. Ja myślę, że on oba te znaczenia miał na myśli. Oba te znaczenia miał na myśli, oczywiście. Ale właśnie pytam o ten jakby powrót do źródeł Kamisa, o tym, że on właściwie no jakoś też, kiedy dostaje tego Nobla, o czym tutaj rozmawiamy właściwie, to mówi, że właśnie to dla niego jest jakby też takim obciążeniem, bo prawdziwa chwała, mówi, to moja matka, to moja niepiśmienna matka, matka mająca kłopoty ze słuchem, właściwie głuchoniema, więc matka milcząca. I właśnie w tym pierwszym opowiadaniu, tak pięknie przetłumaczonym przez Annę Wasilewską, no, też są takie właśnie piękne też opisy tych wędrujących po pustyni nomadów. Od wieków po suchej ziemi oskrobanej aż do kości, po tej niezmierzonej krainie wędrowali bez wytchnienia ludzie, którzy nie mieli nic, ale nie służyli nikomu. Nędzarze, a zarazem wolni. Władcy dziwnego królestwa. Tak, to prawda, ale też trzeba powiedzieć, że natura odgrywa olbrzymią rolę w tym tomie i te opisy natury, przyrody nie pełnią roli czysto dekoracyjnej. Ponieważ wyraźnie jest tutaj, jest taka opozycja między człowiekiem a naturą. Natura, która jest czasami wroga, czasami nieprzyjazna, ale zawsze obojętna na sprawy ludzkie, ale ma ogromny wpływ na niego, na jego kondycję umysłową, psychiczną, albo mu sprzyja, albo stanowi zagrożenie. I właśnie ta niewierna żona doznaje tego olśnienia, tego katarzis, kiedy wpatruje się w noc, kiedy wpatruje się w to rozgwieżdżone niebo. Więc ta natura tutaj odgrywa wielką rolę. I można powiedzieć, ale też są, jest źródłem konfliktów między człowiekiem a naturą, bo też ludzie starają się ten dystans usunąć. Wiadomo, że to jest skazane na porażkę. I trzy żywioły odgrywają rolę zasadniczą. To jest ziemia, woda i powietrze. I to one są bardzo obecne. Mamy tutaj pustynię, płaskowyż, gaj palmowy, puszczę. To mamy ziemię dosyć taką nieprzyjazną, dosyć trudną dla egzystencji człowieka. Woda, no to mamy morze. Dużo tych opowiadań jest nad morzem, nad oceanem. Mamy rzeki. No i mamy powietrze, czyli niebo, słońce i gwiazdy. I w każdym z tych opowiadań ta natura odgrywa rolę niezwykle istotną. Tu zwłaszcza przychodzą mi na myśl opisy z pierwszego opowiadania oraz w Renegacie, gdzie jest opisane to okrutne białe miasto i ten żar lejący się z nieba. A Kamil właśnie jako człowiek śródziemnomorza, wiemy, że w tym czasie też chyba po raz pierwszy jedzie do Grecji, prawda? I no jest w Grecji kontynentalnej, ale też na wyspach, zachwyca go Delos na przykład. To też znamy, to jego urzeczenie z śródziemną Grecją, z listów, które wymieniał z Nicolą Chiaromonte, prawda? Tak. Znamy tę korespondencję po polsku. To jest, no, też jakby on musiał stanąć na tej ziemi jak Anteusz, prawda, żeby uzyskać siłę, wrócić do tego. Też szuka domu, ucieka z Paryża do Lourmarin, prawda? Tam kupuje dom. Mamy Grecję, mamy Lourmarin, a część z tych opowiadań czy noweli pisana jest we Włoszech, więc proszę zauważyć, że każdy z tych punktów jest jednak odległy w stosunku do samej Algierii.
Więc jest jakieś wygnanie w tym jego pisarstwie, jest jakaś odległość i większość z nich zaczyna się jakimś wspomnieniem doświadczenia, tak jak ta podróż po pustyni, ale zaczynają być pisane z pewnego dystansu i z pewną tęsknotą. Znowu tutaj wspomnienie Catherine Camille, jak on w tym Lumarę siedzi i pisze, patrzy na wzgórza południowej Francji i mówi do swoich dzieci, tam za tymi wzgórzami jest Algieria, to jego właśnie miejsce, z którego go wygnano, z którego on się wygnał, ale które jest źródłem jakiejś jego wewnętrznej siły i te wspomnienia ożywiają jego prozę, znajduje to swoje światło, tak jak zaczęliśmy tutaj, i próbuje znaleźć powód albo przyczynę, dla której to światło w tym zimnym, strasznym świecie, takim przerażającym, absurdalnym, jak pisał wcześniej w latach 40., no daje nam jednak tą siłę, żeby podejmować decyzje, żeby się zmagać, żeby wyciągać ten kamień, a przede wszystkim, żeby solidaryzować się z innymi ludźmi. Chciałabym Państwu oddać głos. Na pewno są pytania, tak myślę, może mają Państwo jakieś pytania do powiedzenia. Kwestie związane nie tylko z tym tomem opowiadań Wygnanie i Królestwo, ale jakoś Albert Camus jest Państwu bliski i chcieliby Państwo coś zapytać. Jan Maria Kłoczowski. Dobry wieczór. Ja tylko powiem, potwierdzając słowa pani Doroty, że PIF jest gościnny dla Kamisa. Za rok ukażą się, trzymajmy kciuki, notatniki Alberta Camus, a wspominam o tym tylko dlatego, że te opowiadania warto będzie przeczytać z trzecim tomem notatników, bo tam jest tło takie, jakie można zarysować w zeszytach, w karnetach pisanych już zupełnie intymnie. Więc to wszystko jest niezmiernie ciekawe. A Camus rzeczywiście, jako tłumacz trzeciego tomu notatników, mogę powiedzieć, że był w fatalnej formie i słowo depresja to jest małe słowo. Po tym, jak dostał Nobla i tuż przedtem. Wiele rzeczy się na to złożyło i nie na dzisiejszy wieczór to temat. Każdy, kto zajmuje się twórczością Alberta Camus, lubi sięgać po pewne pomoce, no bo nie jesteśmy, staramy się nie być uczniami Jonasa w tym sensie, że wiemy wszystko i że potrafimy wszystko wyjaśnić. I całkowicie się zgadzam tutaj z tym komentarzem, to znaczy ja nigdy nie czytam tych jego dzieł, prozy czy nowelek bez notatników i bez korespondencji, którą Camus stara się wyjaśnić samego siebie tym, którzy mają z tym kłopoty, prawda? I notatniki są tutaj szczególnie cenne, dlatego że potwierdzają one, przynajmniej w przypadku tego pisarza, taką prawdę, że warto mieć przy sobie coś do pisania, jakieś serwetki, kawałki papieru i zanotować sobie na nich, bo potem z tego powstają diamenty. Więc jeśli czytamy notatniki, to zawsze znajdziemy notatkę, z której potem rozwija się któraś z tych nowel, albo powieść, albo jakaś historia, która prędzej czy później wyląduje w którymś z jego dzieł. Także to jest fascynująca lektura w trakcie albo obok czytania prozy Camus. Ale jeszcze a propos jego zapisków, czy jego listu, bo on przecież prowadził korespondencję, tak jak większość pisarzy w tamtym czasie, którzy jeszcze pisali listy, to akurat znalazłam taki cytat, który może być też przypisem do tego, do Renegata. Dwa tygodnie przed swoją śmiercią napisał do amerykańskiego zaprzyjaźnionego profesora. Egzystencjalizm u nas prowadzi do teologii bez bogów i do scholastyki, która nieuchronnie kończy się usprawiedliwieniem reżimów inkwizytorskich.
No to jest renegat, prawda? Bo tutaj mamy przeciwstawione właściwie dwie nie tyle teologie, ile już takie inkwizytorskie mechanizmy napędzane tą religią, ale w gruncie rzeczy bardzo przemocowe, pełne przemocy. Czy ktoś z Państwa jeszcze tutaj chciałby zadać pytanie gościom? A jeszcze bym chciała jedno dopowiedzieć, bo o tym nie było w ogóle mowy. Na tak krótkie życie Kamil nie potrafił usiedzieć długo w jednym miejscu. On bez przerwy był w podróży. On był bez przerwy w podróży. Algieria, Francuz, Czechosłowacja, wtedy jeszcze Czechosłowacja, Włochy, znowu Algieria, Ameryka Północna, Brazylia, Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, ale chyba też i Kanada. W każdym razie był nieustannie w podróży i nawet z Lourmarin bez przerwy wyjeżdżał. Co dwa miesiące Kamil był w podróży. I ta podróż, do Polski nie trafił. Ta podróż zresztą też jest motywem powracającym przynajmniej w dwóch opowiadaniach. No w pierwszym, właśnie tej niewiernej żonie, oraz w ostatnim, czyli w kamieniu, który rośnie. Przecież mamy podróż, zaczyna się od podróży, przeprawy przez rzekę inżyniera, który zostaje dowieziony do miasta, w którym ma wybudować tamę. No niestety też wybrał się w tą ostatnią podróż w styczeń 60 rok. Już niedługo 4 stycznia. Tak, niedługo będzie rocznica śmierci. 65. Alberta Camusa. Tu pani Anna Waślewska mówiła o pierwszym człowieku. To jest jakby, to miał być taki nowy głos Camusa, właśnie takie wyjście z tego marazmu, z tego gęstniejącego mroku w jakieś światło. Co wiem? No wiemy, że ta książka się ukazała chyba w 1994 roku, więc 34 lata po śmierci Camusa mamy przekład Joanny Guze. Ale mamy też drugi przekład. Tak, ta książka ma dwa przekłady. Tak, a drugi? Ja nie dotarłam. Kamińska-Morizon. Aha, no właśnie, więc... Magda Kamińska-Morizon. Czy coś wiemy o tym, no, bo nie skończył tej książki, w jaką stronę to miało pójść? Się chciał z tego gęstniejącego mroku wydobywać? Znaczy to jest ten trzeci cykl, prawda? I w zasadzie... Bardzo mało możemy powiedzieć, to mówię już jako nie teoretyk dzieł literackich, tylko jako filozof, bardzo mało możemy powiedzieć na temat tego, gdzie to miało, w jakim to miało jakiś kierunku. Tam miał być Faust, tam miał być mit o Nemezis, esej filozoficzny i pierwszy człowiek jako powieść. Pierwszy człowiek zaczął się jako coś, co Kamil zaczyna od bardzo doświadczenia intymnego, to jest poszukiwanie ojca. Przypominam tutaj, że ojciec Kamil zginął nad Marną w 1914 roku, został ciężko ranny. Zdążył tylko wysłać depeszę, wszystko w porządku, nic mi nie jest. No i to wszystko, co zdążył poinformować rodzinę, bo zmarł w szpitalu. I ta historia Kamil to jest też takie poszukiwanie tego nieobecnego, prawda, w jego życiu ojca. Był właśnie na tym cmentarzu, widział, tak, prawda? Tak. Podczas tych licznych podróży grupa ojca zobaczył i powiedział wtedy, on jest o tyle młodszy ode mnie, tak, niż ja w tej chwili. Tak, młodszy od niego o wiele, wiele lat. I to jest taka historia poszukiwania swoich korzeni, tego swojego kraju pochodzenia, swojej tożsamości. Kogoś, kto czuje się Francuzem, pisze po francusku, mówi po francusku, nie zna języka, którym posługuje się większość populacji kolonii wtedy francuskiej Algierii, jaką jest Algieria, ale też czuje ogromną miłość do tej ziemi i on chce ten wewnętrzny konflikt w jakiś sposób pogodzić w tym pierwszym człowieku. I chyba najbliżej tutaj są takie dwa pojęcia w filozofii Camus, to jest miłość, poszukiwanie takiego właśnie po absurdzie i buncie,
ma być jakaś próba pogodzenia tego wszystkiego w emocji, jaką jest miłość. Ale z drugiej strony, i tutaj wracam do samej nazwy, Nemezis, to jest bogini sprawiedliwości, prawda? Czyli odnaleźć miarę. Zawsze to, czym kończy Kami człowieka zbuntowanego, kończy myśl południa, apel o miarę, o znalezienie granic i trzymanie się, nieprzekraczanie tych granic, apel o znalezienie czegoś, co Grecy nazywali najpierw safrozynę, a potem sofrozynę, czyli mądrość do zatrzymania się we właściwym miejscu. I wydaje mi się, że to jest lekarstwo dla Kami, prawda, przed renegatem, przed zrenegaceniem, przed szaleństwem świata. To jest znaleźć tą granicę, ale nie tylko znaleźć na poziomie empirycznym, tylko nie przekraczać tej granicy. A obecność Kamisa dzisiaj w literaturze francuskiej, albo w kulturze francuskiej, albo wśród czytelników, tu przed spotkaniem rozmawialiśmy o tym, że no to chyba 5 czy 6 lat temu się ukazały listy Kamisa do Marii Cazares, czyli jednej z tych jego miłości. To było wielkie wydarzenie, podobno we Francji, tak mi o tym mówiono, bo to potężna korespondencja i taki zakochany Kamis. Jak to jest? To jest jeden z tych najżywszych klasyków francuskich. Podobnie żywy jest w Polsce. Słyszę, że się świetnie sprzedają te książki. Oczywiście nie w nakładach, w jakich się ukazywały kiedyś. Nie ma mowy o nakładach 20, 30 tysięcy, czy nawet 10 tysięcy. Pierwsze wydanie 10 tysięcy z 1958 roku. Ku mojemu zdumieniu, ten Upadek i Obcy, wydawałoby się książka mocno zakotwiczona w polskim odbiorze, że od dziesięcioleci świetnie się sprzedała. Nawet Obcy miało drugie wydanie, więc to Obcy jest w przykładzie Marka Bieńczyka. Tak, Marka Bieńczyka, tak, w nowym przykładzie. Więc Kami w jakiś sposób intryguje, ale przede wszystkim to nie jest pisarz, który ma łatwe odpowiedzi, jak każdy mądry pisarz stawia pytania. To nie Coelho. Tak, a właśnie, bo pana też jako założyciela z Polskiego Stowarzyszenia Alberta Kamisa, ale też, jak powiedziałam, sekretarza Rady Naukowej Journal of Kamis Studies, czyli rozumiem, że to jest jakiś taki właśnie periodyk, tak, poświęcony. Tak, jest dużo stowarzyszeń są w Stanach Zjednoczonych badaczy, jest ogromna ilość bibliografii. Po angielsku to są Camus Studies, po francusku Société d'études Camusiennes, wydawane rokrocznie. Cały czas są robione badania na ten temat. Wielkim wydarzeniem było na przykład właśnie wydanie tej korespondencji Cazares-Camus. Takim drugim wielkim wydarzeniem w zeszłym roku było pojawienie się książki bardzo krytycznej w stosunku do Camus we Francji, kanadyjskiego badacza, który postanowił nazwać tą książkę Zapomnieć, Oublier Camus, prawda? Zapomnieć Camus, czyli mamy też taki ruch antykamisowski. Skąd ta wielka popularność tego myśliciela? Przecież on nic takiego wielkiego nie napisał i był orędownikiem tej niepodległej Algierii, tylko właśnie Federacji, obecności Francuzów. No i z takiej postkolonialnej perspektywy studiów postkolonialnych, no ta postawa już od lat 60., 70. jest atakowana i właśnie teraz ten atak się we Francji wznowił, więc jest wielka debata znowu, po raz kolejny. Natomiast w tej debacie jest jeden aspekt, który tutaj ja bym jednak chciał poruszyć, mianowicie Camus jest myślicielem popularnym, jest myślicielem wieloznacznym, jest myślicielem trudnym, w efekcie czego no, ludzie lubią grzać się przy blasku tej jego sławy i z lewicy, i z prawicy, więc być może faktycznie czasami takie mocniejsze uderzenie w stół i wezwanie, żebyśmy pomyśleli, kim Camus był jako myśliciel, jako moralista, jako filozof, czy jako myśliciel polityczny. A jako człowiek teatru na przykład? Człowiek teatru, prawda? Żywe, bo tu Tanase no, bardzo duży nacisk kładzie w tej biografii na te teatralne realizacja, ale też marzenia Kamisa. Wiemy, że zginął właściwie w momencie, kiedy była szansa, że mógłby dostać swój własny teatr, a on uciekał od tej samotności, tej,
tego jakiegoś twórczego takiego kryzysu właśnie w teatr, bo to mu dawało siłę, ta praca w teatrze z ludźmi. Ale ja nie wiem, czy jego sztuki są grywane jeszcze? Znaczy, jego sztuki są w Polsce nie. Rzadko w Polsce wystawiane. Nie. Był Kaligula niedawno we Wrocławiu, bardzo ciekawa jego interpretacja. Czasami teatralizuje się też jego powieści. Był Obcy niedawno w Krakowie, na bazie eseju filozoficznego Mit Syzyfa. Jego fragmentów są wystawiane sztuki. Upadek był Upadek przecież, jest wystawiony. To jest monolog teatralny, absolutnie. Tak, w Teatrze Telewizji przecież Gustaw Holubek grał Klamansa, chociaż różnica wieku jest... Była już wtedy ogromna. Gustaw Holubek miał ponad 60 lat, jak grał Klamansa. Klamans jest 40-parolatkiem w tej powieści, ale to mój ulubiony Klamans był ten Gustaw Holubek. Zawsze sobie zachowuję płytę. Już nie mogę tej płyty odtwarzać, bo nie mam odtwarzacza DVD, ale płytę mam. No tak, w tej powieści on potrafił pożenić te trzy gatunki, czyli teatr, prozę, ale też esej. I esej filozoficzny. Filozofii, tak. Tam jest mnóstwo aforyzmów, właściwie można by ułożyć tomik aforyzmów. Jest też ciekawa polska historia Alberta Camus i teatru, to znaczy teatr w Nowej Hucie, teatr ludowy w latach 50. wystawił Stan oblężenia, który jest dziełem antytotalitarnym i wszystkim się bardzo podobała recepcja tego dzieła, ponieważ każdy to czytał, tak jak Dżumę się dosyć często czyta jako powieść antyfaszystowską, tak Stan oblężenia czytano w kontekście powieści antytotalitarnej, myśląc, że totalitaryzm to faszyzm, prawda, albo nazizm. No i trochę nie pasowało cenzorom niektóre fragmenty Stanu oblężenia napisanego przez Camus, więc zostały po prostu skreślone i poinformowany został o tym Camus. No i w takich dosyć dosadnych słowach wysłał list do Polski, że nie życzy sobie żadnych ingerencji w swój tekst cenzury teatralnej, która właśnie starała się wyeliminować jakieś wątpliwości, o jaką totalitarność tu chodzi. No, bardzo też ciekawe są te polskie wątki, to już może na zakończenie, związane z biografią Alberta Camus. Ja miałam okazję rozmawiać z panią Joanną Guzę, która poznała Camusa. To było tuż, spotkała go w Paryżu, mogła go spotkać po przyznaniu mu Nagrody Nobla, no ale wcześniej chyba Dżuma była pierwszą książką, którą przetłumaczyła i podobno kiedy właśnie chciała ją tłumaczyć, to od Galimarda usłyszała, że Camus chce, żeby mu przysłała próbki tłumaczenia Dżumy. No i ona mu przysłała oczywiście te próbki i potem dostała informację, tak, może pani tłumaczyć. I była właśnie zaskoczona, skąd, przecież Camus nie zna francuskiego, nie zna polskiego. Kto mu powiedział, że to dobre? I to Józef Czapski, proszę państwa. To już zapomniałam o tym. Tak, tak, jest nawet list Camus do Czapskiego z prośbą. Wiem, że się starało wydanie też może innego świata Herlinga Grudzińskiego, prawda? Zabiegało tak, on do końca ubolewał, że nie udało mu się wydać innego świata Herlinga Grudzińskiego, ale... Jest list odmowny. Galimard, Camus był lektorem, miał głosować, czy ta książka zostanie opublikowana we Francji, czy nie. No i do Gustawa Herlinga Grudzińskiego napisał Camus z taką smutną wiadomością, że nie mogą tego wydać. I on napisał tam po francusku pour les raisons commerciales, z powodów handlowych. Tak. Natomiast wszyscy wiedzieli, że to nie były powody handlowe. Więc Camus oferował jeszcze potem Herlingowi Grudzińskiemu wsparcie i pomoc. Powiedział, że ta książka powinna w jego mniemaniu być wydana we wszystkich krajach świata. Ukazała się nie po francusku. Po francusku ukazała się dużo później. Ukazała się w Wielkiej Brytanii z przedmową bodajże... Nie Kessler, wydaje mi się, że Russell napisał wstęp do tej książki, ale nie jestem w 100% pewien. Tak, mam ten egzemplarz w domu jeszcze z dedykacją dla mojego ojca, od Herlinga, więc taki w czerwonej okładce. No myślę, że moglibyśmy długo rozmawiać o tej postaci, o Albercie Camus.
Ja tego pamiętam, jak właśnie rozmawiałam z panią Joanną Guzę i zapytałam, no jaki był Camus. Ona powiedziała, proszę pani, to był piękny człowiek. I myślę, że różne wymiary piękna miała na myśli. No myślę, że warto po prostu czytać i Wygnanie i Królestwo w nowym przekładzie Anny Wasilewskiej i Upadek w też nowym przekładzie Anny Wasilewskiej, Obcy w przekładzie Marka Bieńczeka. No czekamy na notatniki w tłumaczeniu Jana Marii Kłoczowskiego, myślę, bo mamy wybór w przekładzie Joanny Guzę, prawda, po polsku. To są trzy tomy i tłumaczyło trzech różnych tłumaczy. Tomasz Swoboda, Krzysztof Umiński i Jan Maria. No właśnie, czyli każdy będziemy tom ma swojego. Czekamy na te trzy tomy. No myślę, że to będzie duże wydarzenie, kolejna okazja, żeby się spotkać i o tym pięknym człowieku porozmawiać. Ja jeszcze tylko tutaj dorzucę, że pan Jan Maria Kłoczowski przetłumaczył artykuły, wykłady i przemówienia Camus. Więc naprawdę warto do nich sięgnąć, zwłaszcza, że znajdziemy tam ten wątek, przez który bardzo dużo z nas usłyszało o politycznym Camus, czyli Poznań 56 rok, który był takim no, absolutnie dla wielu, wielu polskich dysydentów i krytyków systemu politycznego panującego wtedy w Polsce no, głosem wsparcia i solidarności. Bardzo ważnym głosem i takim głosem, dzięki przez który walczyliśmy z Adamem Suwartem z Poznania przez wiele lat, żeby nie zapominać o tym poznańskim wkładzie Alberta Camus, żeby Camus w Poznaniu był uhonorowany, jeśli nie pomnikiem, to przynajmniej ulicą. Dziękuję państwu bardzo. Anna Wasilewska, dr Maciej Kałuża, Dorota Gacek. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo.